Witam wszystkich, Paweł Kabat. Przybyłem dzisiaj na Czorsztyn. Jestem teraz w bazie Czort, tutaj. Co prawda jest już zamknięta, nieczynna, ale zawsze można się zwodować. Mamy piękną pogodę i wspaniałe gości. Chodź, Pawełku. Lód przyruszony. Można się wodować, wiesz? Jest Mikołaj. Są elfy. Będą ryby. Muszą być ryby. Muszą być ryby. Patrzcie, jaką mamy pogodę. Cudo. Po prostu cudo. Ale który dzień jest? 20. No. 20 grudzień. Minus 4. Wilio wkrótce. Także trzeba rybkę złapać. Liczy się dobre napłynięcie, więc... Jest szansa, że Paweł da radę, no. Tak. Zobaczymy. Spróbujemy. W tych warunkach się sprawdzi. Dobra. Kończymy, wodujemy łódkę. I do roboty. I do roboty. Piękna gumka. O, killer będzie. Nie boimy się dużych przynęt? Nie. Baszła, a ty co? O. Był mundial. Celuję w złoto na mundialu, także nie ma przebacz. No, będzie grubo. Zgadzam rośnie, ale mamy. Mały sandacz. Sandacz czy szupak? Sandacz. Dobry! Ładny! O. Mały to nie to, co na tym. Dobrze. Ty! No. Jedna kotwica. Mamy pierwszego. Kosa strzelił. Sandacza. Ile miał? Krótki. 65. Krótki. No piękna ryba. Teraz co? Baszu, twoja kolej. Dałem mu rozgrzewkę, ja się przygotowuję na grubsze tematy, nie? Także tak. Spokojnie. O, płynie. Czekaj. Paweł, jakbyś go tak przepłynął, nie? Za szybko. Nie. Idzie od razu? Do góry. Do góry jeszcze. Daj i do góry. Nie puszczam, Baszu, tylko tam trzymam. Czemu jesteś tak na górze? No spuszczaj to. Czekaj. Kurwa, tam idzie, no. Nie nerwowo. Dobra, dawaj. Ja mam, wiesz, ja mam 50 łódkę, to jest spierdala. Nie wiem, gdzie jestem. Patrz, długa ryba. Do góry z powrotem? Pawełek, masz? Ty, jest przy mojej rybie. Możesz ruszyć, Paweł? Kurwa, nie widzę. Czupuj. Dobra, no napłynięta. Baszu, gdzie jesteś? To jesteś ty, Baszu? Tak, była tam ryba. Sam se napłynąłeś, to sam se odpłynął. To se podbierz sam. No daj go, nie? Daj go, no to jest taki krótki, nie? Ale tam na dole był ładniejszy. Ładny był, no. Paweł, weź go odepnij, proszę cię. Ja Baszowi tutaj napłynę tam rybkę, no, w porządku. Się kosa rozkręcił. No co mam powiedzieć? Ja tylko mam odpinać. Masz ujechać? Kolejna ryba. Prezes łowi. Ja mam tylko wyhaczać. Krótki. No krótki. Nawet foty nie chcę. Kierowniku, silnik na sekundę. Stop. Przepraszam za przekleństwa. Panowie, napłynąłem. Sanda! Napłynąłem, Sanda! Ile Sanda! Opa! Ela rega moto spitisu. Baszu, proszę.
Dziękuję. Dziękuję. Flaszka. Jestem. Jak będzie się... Napłynąłem rybę. Napłynąłem rybę, normalnie i złowię. Kosa. Kosa, jak tak dobrze napływasz, i tam do baru, to kupimy coś, nie? Bo się skończyło. No pięknie, no pięknie. Pawełku, musisz pokazać ten półmrok, który się robi w tych pięknych tutaj okolicznościach przyrody. Ale patrz. I od razu się ryby aktywniły. Patrz, jak zjadł łobuz. Pięknie zjadł. Nie chciały tak jeść najpierw. Teraz, oj, przepraszam cię, kolego. Teraz się troszeczkę uaktywniły. No i już... Już chcą jeść po prostu. No przyszła pora, nie? Przyszła pora. No ładne zdjęcie, tak? Kierownik. Ja to lubię. Ja to lubię, naprawdę lubię. Naprawdę lubię. I ale teraz... słuchajcie, patrzcie jaki klimat mamy. Włączę światło. Kurde, patrz jak zeżar, to pięknie. Jest pięknie. A, jest. Dziękuję. A, kijemniaczek. Napłynąłeś. Świąteczny magazyn. Termików już było wielu. Tak. Oj, oj, oj. No. Klasyka w temacie, nie? Gratulacje. Prowokacja odpowiednia. Tak, tak. Nawigacja odpowiednia. Tak, tak. I przycięcie równie piękne. Tak. Dobrze, że jest z nami człowiek, który to wszystko nagrywa. Luzuje się. Pokazuje. Ja tu jestem statystą. Mieliśmy właśnie teraz piękną akcję. Nasz przewodnik. Ale jeszcze może. Pięknie napłynął rybę. Marcinek zacinał. Szybka rączka była, ale. Szybka... Ale tempa kotwica, nie? Także wiesz. Tak, tak, tak. Nie, że coś zepsułeś, czy nie, tylko nie, po prostu. Coś, to nie, nie, nie. Perfekcyjnie było. Perfekcyjnie było. Tak, tak. Ale muszę pochwalić. Praca, ale ucieczka, nie, prowokacja. Było wszystko. Pewnie. Tak, sprowokował pięknie rybę. Kamil napłynął. Czekaj, bo zobacz. Sprowokował. No kurde. No go namierzył. No, co ty gadasz? No zobacz. O kurde. Ale nie wiem, gdzie spadam. Mhm. Ale to jest koń. Zobacz, patrz, kratka, krata ma 2 metry. Luz, luz, już luz. Pojawiły nam się rybki. Duże, no. Maszu. Wo. Którego bierzesz? Jesteś tu? Masz u góry, patrz. Ja biorę tego, co teraz napływa. Na górze? Ja jestem z samej góry. Ty masz na dole ładną rybę, Kosta. Idzie. Masz co idzie, no. Jeden. Ale się ładnie ustawił. Duża ryba. Mów. Ruszyłeś mu, on ruszył. Chyba niepotrzebnie, no. Przecież... O, Stefan to był? Popraw przetowarnik. Sekundę i patrz. Ale idzie do gościa. Ogromna ryba. No. Idzie do gościa cały czas. Chyba, że do mnie idzie. Jesteś z prawej kosa? Tak, do ciebie teraz, no. Chodzi o tam dobrą rybę. Wiesz go. Nie, tu idzie. Obrócił się do dołu. Może.
patrz, do Baszcza idzie. Do Baszcza idzie, no. Ja cię kręcę. Zatrzymałem, żeby nie uciekał. Zobaczę, nie? Ładnie idzie, nie? Rozpędził się dobrze i wyhamował. Ale jaja. Skubany. O. Ale fajnie szedł. Idzie znowu. Jest wielka ryba. Tu kręci. O. Druga? Nie, to zwykłe odbicie, wiesz? No, kosa. Nie, do Baszcza zobaczcie. Idzie? Ty no, patrz. On jest zakochany w tamtej gumie, patrz. Ja! No, ale wiesz, ale nie, bo właśnie one tak mają, że przy tej końcowej fazie... Ale zobacz, on 4 metry nakręcał i minął twoją gumę i z powrotem idzie, i z powrotem szedł do mnie. Ale on, właśnie one mają tak, że w tej końcowej fazie trzeba im tak tyknąć lekko, wiesz? To co? Prowokacja numer 3? Do 3 razy sztuka? Ty, on znowu do ciebie idzie. On normalnie mija tą gumę moją. Tak. Patrz, do Baszcza idzie. Ja! Jest! Patrz, mówię, do 3 razy sztuka, nie? Prowokacja. Lepszy, szupu, nie? Prowokacja do 3 razy sztuka, no? Ale go wyczekałem. Ty, popatrz, 3 razy polował na moją gumę, ty. No. Coś się ujawni. Ojej, ładny. O, piękny. Ładny. Piękny. Ale żyga, właśnie przynajmniej. Mamy to! Brawo, panie przewodnik. Brawo. Ty, no ale tak, patrz, co masz ryby? Nie. Ale takiej akcji to chyba nie widziałem jeszcze, nie? Dobra. Spróbujmy go wypiąć też. Żeby tak, żeby... Niech sobie odpocznie, żeby go nie uszkodzić. No to było coś niesamowitego. Kurde, brawo za prowokację. Cynęty, ale prowokacja 3 razy się nie podoba. Ale widać było zainteresowanie, nie? Ale wiesz, ma taką swoją gumę, mija ją. To. Idzie do Baszcza, odchodzi, znowu moją mija, odchodzi, znowu moją mija, odchodzi. To znaczy, że ja muszę bez gumy. Czekaj, bo teraz ucieka nam siatka. Wyciągnij robaki. Wyciągnij robaki. Kolega Stefana. Łusek śmierdziuchowi. Mamuśka. Pa, kochany. No. Nara. Bye. Poszedł. No kierowniku. Nie ma. Żółwik. Nie ma poświęcenia. Muszę to obciąć, wiesz? Co to się stało? Ja. Ty. Dzidzia ma ała. Ty, ale mocno cię pokierszował, naprawdę. One są, gruba ryba, to grube, kurde, grube cięcie, no. Jest! To mały, bo to chyba sam dasz. To ten dla mnie właśnie. Śmierdziu. No. Odepnij się, możesz się odepnąć. Trzymaj tak chwilę, jakby spróbuję odpiąć. Możesz? No. Ale gdzieś Paweł
co ci powiem, widzę twoimi radarami. I sprawdziło się dwa razy, kurczę. Sprawdziło się, nie? No. Kurde, ale głupotę zrobiłem. Kurde. Poczekaj, poczekaj. Kurwa, narobiłem bałaganu niepotrzebnie. Nie chcę być przynęty w palce, bo już nie ma plastrów. Jebała się ta siatka. Ej! No popatrz, co za łachud razem, nie? Udało się. Ale przewodnik znowu napłynął. Nauka nie idzie w las. Ważniejsze słuchać nauczyciela. Ale grzecznie ten, nie? Co? Grzecznie poprosiłem o zgodę, czy mogę podłączyć pod tą rybkę i dostałem zgodę i poszedł. Ale widzisz? Mówiłem, że walnie? A jesteś... Zazdrosny jesteś? Tak jest. Co chciałem jej dać? Wypuszczek. Chciałem ją dać buziaka, ale jej nie dostanie, wiesz? Nie dostąpi tej łaski, żeby kurde całuska ode mnie przyjąć. Grzecznie ją nawet nie dotykamy. O, kolego, w drugą stronę poproszę. Zaraz cię uwolnię. Pa! Brawo ty! Brawo ja. I brawo. Brawo my, nie? Sternik. I sternik. Brawo, przede wszystkim panowie, sternik. Wspaniała współpraca. Takim sternikiem człowieka. A sternik taki trochę zły, bo tak wiesz, on tylko napływa. Ja generalnie całe życie asystowałem, także wcale mi to nie przeszkadza, ja się cieszę, no to. O, jest dobrze. Trochę zimno teraz jest, nie? Ten wiatr się zerwał niepotrzebnie, ale. Ale jest zima, grudzień, nie? No tak. Jak to mówił? Panie kierownik, jak jest zima, to musi być zimno, tak? No. Ale mamy pejzaże. Piękne, nie? Skubaniec. Szupak, nie? Szupak. Schodzi w dół. Przed nami jest, też jest szupak. Jest taki, jest pan. On tu cały czas ten. Znowu to samo robi. No teraz... Nie, jedna. Teraz się do kosy przestawia. Teraz mam zasadzić. O, widzisz? I tyk, jak tyk. Nie, w ogóle nie zajmę, patrz. Nic sobie nie wie, chyba pójdą sobie. Myślisz to pod tytułem nieaktywna ryba? Nieaktywna ryba, pelagicz. Albo tu taki chybowka. Wili i obidzie. O, zobacz, co się zahaczył. Do zbójka. Kosa. No, podziękuj stary. I się śmieje ze mnie. Tak, tak. Poczekaj, ale komu mam podziękować, za co? Za dozbrojkę, że założyłeś. A, za dozbrojkę. Tak. Dziękuję, dobra. No cóż,
Widzisz? Wypracowana ryba. Wypracowana ryba. Paweł... Drobne takie... Drobne, szczegóły są najważniejsze. Tak. Tak jest, Waszu? Skończył się nasz wypad na ryby. No i co? Trochę połowiliśmy. Jak widać, wszyscy uśmiechnięci. Połowione, rybka też z tyłu pływa. Tak, tak. Dla wszystkich zdrowych, wesołych świąt. Tak. Czekaj, bo pokazuję moją pociętą łapę, to znak, że... Pokaż. Pocięta łapa to znak, że coś się działo, coś tak. sieci było. Tak. Nie, to nie żyły cięte, tylko ryby cięte, także no. Jasne. I do zobaczenia na szlaku w takim razie. Do zobaczenia. Dokładnie. Wszystkiego dobrego, wesołych. Pozdrawiamy serdecznie.